O, hej, witajcie, chyba jesteśmy już na wizji. Jedziemy dalej z... Oczywiście, kurde, nie chce działać mi. Dobra, to zrobimy szybko, opuść grę i jeszcze raz ją włączymy. Będzie chwilę pewnie ekran, albo i nie będzie. Dobra, jest padzik podłączony. Jeszcze raz to włączymy, okej. Teraz... A nie, bo ja na padzie przecież nie gram, co ja pierdolę. Dobra, pomyłeczko, słuchajcie. Przecież ja gram na myszce. To po tym Hellblade'zie, kurwa, się tak mnie zdrzaźnił, że to jest coś niesamowitego. Dobra, robimy kontynuuj. I teraz tak, plan jest taki, żeby odkryć te wszystkie znajdźki i zobaczyć, czy wbijemy level. Jeżeli wbijemy level, zakładamy kosę, o ile, oczywiście, czekajcie, tylko się upewnię, bo z racji tego, że nie mam podglądu na nagrywanie, okej, jest. Dobra, działa. Powinno się nagrywać. Dobra. Z racji tego, jeżeli wbijemy level i jeszcze w dodatku tą umiejętność będziemy mogli posiąść, żeby założyć ten nasz, że tak powiem, lepszą kosę, to wtedy. Jak założymy lepszą kosę, to spróbujemy pokonać tego potwora stwora. Z tym, że nie do końca jestem pewien, czy my rzeczywiście wbijemy jakiś level odkrywając znajdźki. Może tak, nie wiem. Dobra. To jest gdzieś jeszcze z drugiej strony. Czy ja tam w ogóle tędy dojdę? Nie, to jest ślepy zaułek. Okej. Czyli trzeba się wrócić jakby tutaj. I iść cały czas sobie prawą stroną. Tak, bo to jest to zadanie, wytrop tego kurwa. Dobra, to wracamy. Idziemy tu prawą stroną. I gdzieś będziemy musieli odbić, słuchajcie, w prawo. Ta-ra-ra-ra-ra, tu se zwiedzamy. Dobrze, że ta gra tak nie wkurza, chociaż ten boss też mnie trochę drażnił. A może tamtędy da się przejść? Gdzie tamtędy pójdziemy? Zaraz sprawdzimy. O, czerwony las. Dobrze. Jest lisek. Są żabki, słyszę. O, gdzieś tutaj chyba. Może i dobrze idziemy nawet. Albo może i źle. Wow. Myślałem, że podejdzie pod tą górkę. Dobra, chłopaki, wracamy jednak tędy. I dziewczyny, przepraszam. Aha, dobra, no z tymi to sobie poradzimy spokojnie. Ten to ma tą. O Jezus. Dobra, jest. No i pięknie sobie z nimi poradziliśmy. O właśnie, może ona ma jakiś kijowy miecz? Sprawdźmy może ją. Nią. Czym ona tam leje? No, dajmy jej to. Dajmy jej ten miecz, będzie trochę silniejsza. No, przecież tamto to jest. No i dobrze. Nie jeździć mi tu teraz. Dobrze idziemy? Bo się zgubiłem. Ale chyba dobrze. Szybki zapis. Czekajcie, mapa. No, gdzieś tutaj, tak, rzeczywiście gdzieś tutaj, tędy i tutaj w prawo, dobra. Tu gdzieś prawo będziemy szli. No to jest ta góreczka. No ciekawy jestem, jak my tam wejdziemy. Dobra, na razie sobie z tymi poradzimy. I jebudu. I dwa. I trzy.
I za czwartym razem jeb. Ale mi... No bezczela mi jedną. Dobra, nie żyje. Zbierz łup. Hop, siup, zbierz łup i 8 dup. Dobra, może przy okazji po prostu jakiś level wbijemy. No dobrze by było, bo... Jak nie wbijemy levelu... Jak wbijemy level? Bo musimy, wiecie co musimy rozwinąć? Tutaj, to. Jeden punkt nam potrzebny. Tam nam jeden punkt potrzebny. Gdzie mamy punkt talentu do rozdania? Rzeczywiście. Charyzma nam już niepotrzebna, nauka. To jeszcze się wstrzymamy, tu są te otwieranie zamków. No dobra. To co tam kiedyś tam sobie zrobimy, albo sobie nie zrobimy. Dobra, jedziemy. Ale mnie tu zaatakował tylko. A ma rozmach. To obszarowo wali ten, widzę. Pięknie. Ale ładnie, obszarowo pizga tym. Zbierz łup, zbierz łup. 4 baby, 8 dup. Czy my nadal idziemy w dobrym kierunku? No niby gdzieś tak. Co to jest? Najpierw może sobie to pokonamy. Dobra, najpierw sobie to pokonamy, a potem tam pójdziemy. Dobra, teraz powinniście sobie z tym poradzić. O, jest! Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, ten już nie żyje. Dlaczego akurat na mnie pojechałeś, jak się z nimi biłeś, ty? I jeszcze raz. I padł. Tam jest wejście gdzieś. Ja może zaraz komuś tą maczugę dam. Ale maczugens. Jakiego maczugensa znaleźliśmy? Ja pierdziule. Ten mój ma ile? 360. A to ma? No to jest gorsze, ale to... A, widzicie. Ciężkie bronie dwuręczne. Siła 5 jest potrzebna. 387. O, tą kosę chcę. Tą kosę chcę. Przecież to jest płonąca maczuga. Obrażenia od żywiołów ma. Kurde. A może nią coś zrobimy? No nie, na razie możemy mieć to. Z tym potworem. A oczywiście mam na myśli tego potwora, którego... Do którego zmierzamy. W momencie, kiedy bijemy... To tam, z kim się jeszcze bijemy? Ach, tam są. Ale muszę chyba wydać ten punkt, bo nie widzę... O kurde! Ale tu tego jest. Wal tam obszarami. No jeszcze lecą, ale tu tego jest towaru. Czekajcie, tu trzeba jakieś te pułapki. Jakieś pułapki, pułapki, pułapki. No nie wierzę, no jak ja tego nie lubię, no kurwa, przecież im się zaraz życie odbudowało, a mi nie, nie? Czy to nie jest chore?
To jest... Łykaj to. No przecież to jest chore. Dalej, łykaj to jeszcze. No nie, nie, to jest naprawdę chore, że one są przy nas i one zaraz odbiegają, nie? Może tak pojedyncze wykończymy tutaj właściwie. Ale mi jebno. Dobra, chodź kolego tutaj. Zobaczcie, jakie to jest chore. Nie wiem, czy jest sens kurwa w ogóle to palić, bo nie ma sensu. My się odsuniemy kawałek. Cicho, bo tego może tygniemy. Dobra, ten jeden jest dygnięty. Powoli, powoli. No nie, to jest kurwa, no przecież tak nie można. Dobra, zapiszmy sobie. Bo to i tak jest chore, nie? One są kawałek przy nas, a odbiegają. To jest jakiś bug, że mi się wydaje. To jest ewidentnie jakiś bug, bo... No bo to jest dziwne. Dobra, zbierzmy to, te wszystkie łupy dupy. Spokojnie chodźmy tutaj, bo bez problemu tam się dostaniemy. O, widzicie? O to mi chodziło. Kto tam nas zauważył? A, tu też są te. Dobra, chodźcie, cofniemy się. Chodźcie, bo dostaliśmy tego. I teraz chyba będziemy mogli... Tak, siła. Ale i tak jeszcze siła 5 może być, nie? Ja pitule. A te talenty? No to na razie mamy, a to... Ten wigor może zrobimy. Dobra, i teraz... Teraz Grzenio może założyć chyba kosę. Jeszcze ciężkie bronie dwuręczne muszę mieć zrobione. Gdzie są ciężkie bronie dwuręczne? O, żeż w dupę, tu jeszcze jest. To jeszcze jest raz przynajmniej. Ja pierdzielę, i to na to też dwa punkty. Ale lipa. No to jeszcze przed nami, ho, ho, ho. No to jeszcze ciężkie bronie dwuręczne, słuchajcie. Nas czekają. Dobra, szybko. Szybko wejdziemy sobie do tej lokacji, zobaczymy co tu jest. Dobra, wleźliśmy. Co my tu mamy? I to jest tylko przejście do następnej lokacji? No nie gadajcie. Ja coś czuję, że tu będzie jakieś zadanie do zrobienia. No, do wody się wejść nie da. Tu będzie trzeba chyba jakieś zadanie zrobić. Ładnie to wygląda, ale trudno. Dobra, więc okazuje się, że jest lipa. Ogólnie rzecz ujmując, z tego względu, że gdyż ponieważ, chyba że się trochę pomęczymy z nimi, bo tu jeszcze jest na mapie, jeszcze tutaj mamy trochę znajdziek. Możemy tam się udać, no.
No słuchajcie, w takim razie to nam tutaj jeszcze levelu, a levelów zostało, żeby założyć kosę i spróbować pokonać tego ciężkiego potwora. Kogo my tu mamy? Jeszcze kurwa nie widzę. Ach, tu są jacyś złoczyńcy. Dobra, taki to sobie tam na sielanko jemy. Dobra. Dawaj gościu, bo. Dobra, takich to wiesz, na śniadanie, nie? Jemy. Dobra, padnął. Padłeś, powstań. Power raid. Dobra. Zbierz łup, ten też zbierz łup. Dobra, reszta mi niepotrzebna. O, tu też coś mamy, dobra. Ach, tam są, dobra. Tego to sobie pokonamy bez problemu. Baw. I pan. Trochę stworków po stworku. Dobra, trochę fantów sobie pozbieraj, kolego. Się przydadzą. Idziemy cały czas tędy. Nie zabrał? Trochę lipa, myślałem, że założę, już jeszcze mi jest potrzebne tyle, że głowa ma. Czyli dzisiaj będzie odcinek z expa i eksploracji. Tak się ludzie nie żyją. Ja ich nie zabijałem. Chyba. Dzisiaj odcinek z expa i eksploracji. O, no idziemy w to miejsce, dobra, jest, fajno. Teraz kwestia tego górą czy dołem. Może spróbujmy dołem. O, to coś mogłem z tych krzaczków wziąć. To powinny być jakieś grzybki, halucynki, a są. Tutaj możemy założyć obóz. I teraz tak. Czy za ten obóz mi coś expa dało, wątpię. Ale przy okazji eksploracji mamy również jakieś potyczki z. O, chociażby z takimi. Spróbuj mi strzeleć. Dawaj ich. No dawaj. Wydaje mi się, że ona też już sobie inaczej radzi z tą lepszą bronią. O, zobaczcie, no już poszło nam lepiej. To sobie bierzemy to i to. Zniszcz i odpuść. W czym on jest lepszy? Chuja jest lepszy. Dobra, to mnie nie interesuje. Dobra, szybki zapis. Tam jest coś, ale tam też coś jest. W tamtą stronę co stoję. Dobra, najpierw idziemy sobie tędy. Bo odkryjemy sobie nasz znaczek, a potem. Ale to jest gdzieś do góry. Odkryjemy sobie nasz znaczek. A potem pójdziemy ich zaatakować. O tak, chyba ten. O, tu też są jakieś przyjemniaszki. Pół życia, nie? I to mi się podoba. Ja się nie podnoś. Dobra.
No i pięknie ich rozdupcyliśmy tutaj. Dobra, fanty poproszę. Dobra, może być. Może być. To tylko to, reszty nie chcę. To za słabizna tutaj była. Okej, okay, idziemy tutaj. I tutaj mamy co? Obóz. Okej, okay, może być i obóz. Chociaż za wykonanie tych obozów też jest chyba jakieś... Aha, tędy sobie pójdziemy, ale jeszcze rozdupcymy tych hoptasiów tam na dole. Rozdupcymy tych hoptasiów. Gdzieś tu wchodziliśmy, prawda? Tędy, okej. Okay. Hyc, hyc, hyc. Gdzieś może jakiś punkt mocy jeszcze złapiemy, coś i może jakoś dobijemy tam tych levelków. Dajcie byli ci chłoptasie. Ej, bo się zgubiłem. Oni gdzieś tutaj byli, nie? Tutaj wejdziemy? Gdzie byli ci chłoptasie? Już się zgubiłem. Aha, my gdzieś tutaj szliśmy. O, tam prawdopodobnie... O, tędy pójdziemy. Dobra, tutaj będą, ok. Tutaj są. Dobra, walimy na nich. Tam bez pierdzielenia. O, jest. Takich to ja na śniadanie jem. O, nie odchodź, bo chcę cię walnąć i nie mogę cię sięgnąć. Ten też tu, moi tatym. Zabił mnie? Ja nie zwróciłem uwagi, ile ja mam życia. Wiele sobie zapisałem. O, na szczęście przed nimi. On może tym mieczem mnie tam mojtnął mocno. Dawaj, gnoja. Za Johna. Dobra jest. Nie podnoś miecza na mnie. Nawet nie podnoś miecza. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze jest. To musiał być jakiś wypadek przy pracy. Albo to był jakiś boss. Był mocniejszy. Bo ja tam mocniejszy. Dobra. Jeszcze jak go tam rzuciło. No koniec. Dobra, zbieramy fanty. Nie, ten level w miarę idzie, także nie jest źle. Grube rękawice, niby lepsze, ale... Ale od czego? Dobra. Jakieś fanty? Nic lepszego tutaj nie ma, niestety. To było dobre na nasz poprzednie level chyba. Trzeba było tu przyjść wcześniej, trudno. Dobra, teraz możemy iść w tamtą stronę. Tak jak iść chcieliśmy i dalej posuwać się, że tak powiem, w stronę tych tutaj znaczników. Dzisiaj troszkę z eksploru. Liźniemy troszkę eksploru. Tędy się pewnie nie da, także pewnie idziemy tędy. I zaznaczymy sobie pierwszy znacznik, pierwszy lepszy. Pierwszy lepszy nie znaczy, że gorszy, oczywiście. No i dobra, lecimy. Kogo my tu mamy? Oczywiście sobie zapiszemy szybciutko. Tu pewnie gdzieś wyszło. Kurde. Po co ja ten wigor wykupywałem? Chyba, że nie wykopywałem wigoru, a tylko mi się wydaje, że go wykopywałem. A, tu są śpioszki. Wstawać. Dobra, są wstępnie podziabani.
Dobrze, że ten level jeszcze tak w miarę idzie. No i pięknie. Zbierz up. 4 baby, 8 dup. Dobra, to już mówiłem. Zbieramy. Dobra. Teraz tak, w którą stronę by tu iść? W tamtą pewnie idzie. W tamtą idzie, tutaj. A, tutaj, tutaj, no. Dwie różne strony, dwie ścieżki by można było obrać. Odkryjemy sobie całość, więc spokojnie. Znowu gdzieś coś tutaj jest. O, co to? Z tym jeszcze nie walczyliśmy. Oni już to coś strzelają? Co za krokodyl dziwny. Ale daliśmy radę, spokojnie. No, taka interesująca zwierzyna, bym powiedział szczerze. Aha. Tu chyba tak łatwo nie dojdziemy. Tutaj dojdziemy w tę stronę, to nie, lepiej się cofnąć chyba, mi się wydaje. Cofniemy się, pójdziemy tędy jednak. Oczywiście szybki zapis. Ale spokojnie odkryjemy całą mapkę, także... Aha, tutaj jeszcze sobie weźmiemy, ładna mgiełka. Nasza jesienna mgiełka. Aha, no i dupa, i tutaj nie podejdę teraz. Czyli jednak tamtędy trzeba iść, no trudno, słuchajcie, nie ma problemu, jaki problem? Jaki problem, idziemy. Wszystko da się zrobić. Biegniemy, biegniemy. Może tu będzie jeszcze coś do pokonania? O, te sobie możemy pokonać. To trochę expa złapiemy. A one są takie dosyć. Dobra, chłopie, ja żartowałem. Dobra, ten już padł. A tamten tam pognał za tym. Kurde. No i widzicie, on stoi przy nas i nas nie widzi. No przecież... O, jak mnie kurwa jebło. Dalej, dalej, bo zaraz znowu naładuję sobie życie. Dobra. Też bym tak chciał sobie ładować życie. Lepiej było to otwieranie zamków sobie, kurczę, kupić. Dobra, oczywiście szybki zapis sobie zrobimy. Dobra, czyli wróciliśmy, że tak powiem, do punktu wyjścia. Ok, czyli jednak trzeba iść tędy, bo tutaj mamy to wysokie podejście. Ok, no to idziemy. Trzeba to trzeba. Halo? Wy po naszej stronie? Oni są po naszej stronie, ok, dobra. Dobra, uspokoili mnie w tym momencie. Tu mamy jakieś dwa przejścia, jedno górne, drugie dolne. Idziemy najpierw tym górnym. A i mamy. Pięknie. I teraz możemy sobie jeszcze walnąć tutaj. A oczywiście idzie zrestartować kryształ pamięci. Idzie to zrestartować. Słuchajcie, może byśmy to zrestartowali i na... Kurczę, zamiast na przykład tutaj już byśmy w to poszli. Zaraz sobie... Mam to?
Nie, no ja chcę wojownik. Chcę wojownika. Poczekajcie, zapiszemy sobie przed tym, przed tą akcją sobie zapiszemy, bo może po prostu inaczej rozdamy te staty. Dobra, zapis. Gdzie to jest? Tutaj. I tak. I zrobimy się na wojownika, ale... No 32 do wydania, tak? Dobra, i to. Ciężka broń dwuręczna. A to co to nam daje? Co to jest? Zwiększa obrażenie? No dobra, niech będzie. Dobra. To naładujemy na maksa. I to jest? Furia. Dobra, oczywiście, bo to są co? Jednoręczna broń. Ja już jednoręcznej nie używam. Oczywiście broń palna. Naładujemy sobie broń palną. Tam rzeczywiście niepotrzebnie może byliśmy, że tak powiem, naszykowani w... Pułapki też sobie można jedne zrobić. Nie mówię, że nie. Szybkie pułapki były dobre. Efekt zniszczenia oczywiście to też było dobre. Dobra, to też jest dobre było. Rzucanie flakonem, nie rzucamy flakonem, więc to nam jest niepotrzebne. Teraz tak. Fajnie, że wycofaliśmy to, to jest może ja... To było fajne. Ta furia też może być generowana jak najbardziej. Z tą furią można zaszaleć, oczywiście. I to przebiegła furia. Oczywiście, że tak. Dobra. Tylko teraz, czy ciężka broń dwuręczna to jest to samo co broń dwuręczna? Tego nie wiem. I teraz mamy 3 punkty do wykorzystania i nie wiem, czy to mi coś da. Możliwe, że to mi nic nie da. A to co to jeszcze jest? Może sobie to damy? Dobra, i tak jest dobrze. A teraz tak, atrybuty. Aha, tutaj musimy w tą siłę iść, ok. I my już mieliśmy tutaj, tak, tą siłę. A nawet tutaj bym dał, piąty level bym dał siły. Teraz tak, zręczność. Oczywiście też z jeden punkt. Wytrzymałość również. To nam da dużo. Dobra. Dobra, to jeszcze mogliśmy sobie dać, ale no dobra, nie można mieć wszystkiego. A tutaj mamy do rozdania 6 talentów. Oczywiście to charyzma też na pierwszym, wigor oczywiście. To też mieliśmy. Gdzieś coś tu jeszcze mieliśmy. Naukę na poziomie drugim. O, zwiększa zdolności bojowe twoich. Tak, to się przyda. Oczywiście, tak, dobra. No i słuchajcie, i mamy. I teraz tak. Teraz sobie możemy założyć kosę, świetną kosę.
Teraz co jest lepsze, kurde? Oszołomienie to jest. No, ta ma troszkę więcej obrażeń fizycznych. A ta mimo wszystko ma jeszcze, kurczę, dodatkowe obrażenia od żywiołów. Ja nie wiem, czy sobie tego nie weźmiemy. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Teraz tak. Oczywiście ubierz się cały, chłopie. Tu sobie za dużo się nie poubieramy. To sobie tam za. Masz założone? Używane, dobra. Jakiś tam. Ten chyba będzie najlepszy, tak? Tu już są gorsze, dobra. Czyli to co mamy założone, jest dobre. Rękawiczki jakieś. Oczywiście, rękawiczki założone. Dobra. Kapelutek, butki. Oczywiście, butki założone. Spluwka jakaś jest, wybrana coś. Kurde, celność 3. Ach. Dobra, to niech sobie będzie. I czy ja jestem cały ubrany? Ten naszyjnik jest wybrany, czy nie? Regeneracja magii mi jest tak potrzebna. Już lepiej tą odporność na truciznę sobie założyć. Dobra, i w tym momencie tu jeszcze ewentualnie ten drugi. Ta druga broń, dobra. A reszta jest ubrana? Jeszcze sprawdzę, czy reszta jest ubrana. Tak, teoretycznie tak. Aha, a jej by można było dać jakiś naszyjnik, bo ona nie ma żadnego. Dlaczego ty, dziewczyno, nie masz żadnego? O, zajebisty masz naszyjnik teraz. Właśnie, bo tak troszkę ich tutaj, że tak powiem, też sobie jakiś załóż naszyjnik. O, tego sobie załóż. Pięknie. Ich tutaj troszeczkę nie doceniałem. No i fajnie. No i słuchajcie, prawdopodobnie, ale mówię prawdopodobnie teraz. Wow! Prawdopodobnie teraz po prostu będziemy kosić, ale czy będziemy kosić, tego dowiemy się w następnym odcinku. Także do zobaczyska. I na razie, o, hejo. Tak, w następnym odcinku. Na razie, cześć, trzymajcie się.